codzienniku artystycznym chcielibyśmy polecić Wam serię albumów fotograficznych pod wspólnym tytułem Socialist Modernism. To inicjatywa dokumentowania architektonicznej spuścizny bloku wschodniego podjęta przez Bukaresztańskie Biuro do Spraw Sztuki i Badań Miejskich. BAKU zostało założone przez dwóch braci, architekta Dimitru i kuratora sztuki Stefana Rusu. W celu ochrony, jak mówią, okresu i stylu, który obecnie nie jest reprezentowany w historii światowej architektury. W serii ukazało się już kilkanaście fenomenalnych albumów, których ceny wahają się od 60 do 100 euro. Świetnie się na to patrzy, co? Widok tych budynków wydaje się jednocześnie niezwykle znajomy i całkiem egzotyczny. Jakby to były pocztówki z innego świata, w którym spędzaliśmy kiedyś jakieś inne życie. Jakby patrzeć na wizję szaleńca lub nerda zaczytanego w lemowskiej fantastyce. A jednak emanuje z tego jakaś spójność. Może przez tę szarość, a może przez ukrytą w tych formach wiarę w wielką moc człowieka, w jego umiejętność przezwyciężania oporu materiału czystą siłą ducha.